Gdybyśmy spojrzeli na mapę Europy z czasów Kongresu Wiedeńskiego, porównali ją z końcem XIX wieku, zauważylibyśmy pewne różnice. Mianowicie w wyniku zjednoczenia powstały dwa nowe państwa, Niemcy oraz Włochy, które nie zamierzały stać w cieniu innych mocarstw. Same zaczęły aspirować do tej roli. Szczególnie w szybkim tempie uczyniły to Niemcy, które stały się światową potęgą pod względem militarnym, a cesarz Wilhelm II kontynuował politykę imperialną. Ponadto włączyły się także do rywalizacji kolonialnej, zajmując Kamerun, Togo, dzisiejszą Namibię i Tanzanię. Pojawienie się tych dwóch nowych państw oraz polityka imperialna Niemiec przyczyniły się do wyraźnego naruszenia zasady równowagi europejskiej w 1815 roku. System wiedeński rozpadał się. Na arenie międzynarodowej mamy także Stany Zjednoczone, które po wojnie secesyjnej weszły w okres wzmożonego rozwoju. Podobnie Japonia, która za sprawą Amerykanów przysłowiowo otworzyła się na świat. Przez gruntowną modernizację armii dążyła do uzyskania roli hegemona na Dalekim Wschodzie. Rozpoczęła także ekspansję, której celem było m.in. zajęcie Korei. Europa końca XIX wieku to Europa konfliktów oraz nowych sojuszy. Wynikały one z dawnych zatargów oraz rozpadu dotychczasowych przymierzy. Najbardziej widoczny był spór francusko-niemiecki o Alzację i Lotaryngię, które Francja utraciła w wojnie z Niemcami. Jednak to była jedna z przyczyn nieporozumień pomiędzy tymi krajami. Francuzi czuli się upokorzeni faktem, że w Pałacu Wersalskim, rezydencji wielkiego króla Ludwika XIV, doszło do ogłoszenia zjednoczenia Niemiec. Powodowało to, że stosunki były coraz bardziej napięte. Polityka imperialna Niemiec niepokoiła także inne mocarstwa. Do wyraźnego zatargu doszło o Maroko, które Niemcy chcieli opanować. Jednak kolejna kolonia niemiecka, i to w pobliżu posiadłości europejskich, wzbudziła zastrzeżenia Wielkiej Brytanii i Francji, które obawiały się, że Maroko stanie się podczas wojny bazą wypadową Niemiec na stary kontynent. Ostatecznie protektorat nad spornym krajem objęła Francja. Wróćmy jeszcze do Europy na Półwysep Bałkański. Pamiętamy, że większość tych terenów była w rękach Imperium Osmańskiego, które powoli chyliło się ku upadkowi. Już przecież podczas wojny krymskiej w latach 1853-56 zauważyliśmy, że osłabiona Turcja była łatwym celem m.in. dla Rosji, a przetrwała tylko dzięki wsparciu Francji, Wielkiej Brytanii i Sardynii. Ale obce mocarstwa nie mogły wiecznie pomagać słabej Turcji i chronić jej przed zakusami Rosji. Ostatnia próbowała wykorzystać swoją przewagę oraz to, że była państwem prawosławnym. W tym celu chciała wykorzystać ideę panslawizmu, czyli zjednoczenia wszystkich Słowian. Przecież na Bałkanach mieszkali Serbowie, jedni z grupy południowych Słowian, Bułgarzy i Rumuni, którzy, jako że byli prawosławnymi braćmi Rosji, ta chciała wziąć ich pod swoją opiekę. Dążyła także do zdobycia cieśnin czarnomorskich, jak Bosfor czy Dardanel. Jednak myśl o wkroczeniu Rosji w rejon basenu Morza Śródziemnego niepokoiła Wielką Brytanię. Natomiast nie tylko Rosja zamierzała wykorzystać słabość Turcji na Bałkanach. Austro-Węgry także były zainteresowane łatwymi zdobyczami. Doprowadziło to do pogorszenia się stosunków między krajami dawnego Świętego Przymierza. Wszystkie niesnaski i konflikty spowodowały, że pomiędzy niektórymi krajami doszło do zbliżenia i nawiązania sojuszy wojskowych. W 1879 roku Niemcy oraz Austro-Węgry podpisały traktat skierowany przeciwko Rosji, która ponownie pokonała Turcję w wojnie. 3 lata później do sojuszu przyłączyły się Włochy. Ten związek militarny nazywamy Trójprzymierzem, albo ze względu na położenie krajów państwami centralnymi. To zbliżenie, a zwłaszcza obawa przed potęgą militarną Niemiec, skłoniła inne kraje do porozumień. W 1892 roku konwencję wojskową podpisały ze sobą Francja oraz Rosja. Chodziło o to, żeby Rosja jako potencjalny sojusznik podczas konfliktu zbrojnego mogła uderzyć na kraje centralne z jednej strony, podczas gdy Francja z drugiej. Potęga Niemiec bardzo niepokoiła także Wielką Brytanię. Pomimo wcześniejszych sporów kolonialnych z Francją, doszło pomiędzy nimi do porozumienia. W 1904 roku oba kraje zawarły Entente Cordiale, oznacza serdeczne porozumienie, które zwykło się nazywać Entantą. Ostatnim etapem był sojusz Brytyjczyków z Rosjanami 1907 roku. Tak powstało Trójporozumienie. Narastające napięcia między mocarstwami przyczyniły się do wyścigu zbrojeń. Inwestowanie pokaźnych sum pieniędzy na rozbudowę armii i floty. Spodziewano się, że wkrótce wybuchnie wojna, dlatego trwały zbrojenia i konstruowanie nowych rozwiązań technologicznych. Na przykład w 1884 roku Brytyjczycy sporządzili pierwszy automatyczny ciężki karabin maszynowy. Powstawały łodzie podwodne, samoloty, moździerze o większym zasięgu. Charakterystyczne dla tego okresu są pancerniki,
okręty o ogromnej sile artyleryjskiej. Najsłynniejsze są brytyjskie okręty nazywane dreadnoughtami, co oznacza nieustraszony. Istotne znaczenie w terenie zyskiwali także saperzy, czyli osoby zajmujące się umieszczaniem oraz rozbrajaniem min. Rosja na początku XX wieku nie była już tym krajem, który dawniej budził respekt w Europie. Wynikało to m.in. z tego, że na tronie zasiadał car Mikołaj II Romanow. Mimo że uchodził za człowieka rodzinnego, to jego rządy przyczyniły się do klęsk militarnych. Jedną z nich była przecież wojna z Japonią w latach 1904-1905. Do konfliktu doprowadziła wzajemna ekspansja obu imperiów, głównie na terenie Korei, ale także brak porozumienia do określenia stref wpływów. Rosja, ufna w swoje zwycięstwo, wypowiedziała wojnę Japonii. Jednak dysponowała nowocześnie wyposażoną armią oraz flotą. Ponadto Japończycy mieli dogodne położenie geograficzne, co utrudniało najeźdźcom przeprowadzenie desantu. W 1904 roku Japończycy zaatakowali rosyjski port Artur i przerzucili wojska do Korei. Rosja ze względu na swój ogromny obszar musiała dysponować skutecznym rozwiązaniem na przerzucaniu tysięcy żołnierzy na różne odległości. Przydatna okazała się kolej transsyberyjska, która łączyła Moskwę z posiadłościami azjatyckimi. Jednak sama piechota nie mogła pokonać Japonii, która z racji swojego położenia na wyspie ulepszała flotę. Okręty rosyjskie znajdowały się jednak w większości nad Bałtykiem oraz nad Morzem Czarnym, a najkrótsza droga do Japonii prowadziła przez zamarznięty Ocean Arktyczny. Więc jedynym wyjściem pozostało opłynięcie Afryki, dotarcie do Azji Południowo-Wschodniej i wzdłuż wybrzeża chińskiego na teren Japonii. Taką drogę właśnie przybyła flota bałtyjska, która w 1905 roku zmierzyła się z Japończykami. Do starcia doszło pod Tsushimą, które zakończyło się klęską Rosji. Porażka bardzo osłabiła autorytet cara oraz wywołało falę rozruchów, które kojarzymy jako rewolucję 1905 roku. Rosja na mocy pokoju w Portsmouth musiała przyznać się do klęski i straciła na rzecz Japonii Port Arthur i Sachalinu oraz uznała wpływy Japończyków w Korei. Wróćmy jeszcze do Europy, konkretnie na Bałkany. Na początku XX wieku na tych terenach wrzało dosłownie jak w kotle. Słaba Turcja powoli wycofywała się z tych terenów na rzecz Serbów, Bułgarów, Rumunów, Greków czy mieszkańców Czarnogóry. Były to kraje, które jak widzimy tworzyły różne narody, w większości wyznające prawosławie, choć zdarzała się mniejszość muzułmańska. Były jednak zbyt słabe, żeby same działać pojedynkę. Dlatego podczas wojen z Turcją często wspomagała je Rosja w imię idei panslawizmu. Kraje bałkańskie obawiały się także ekspansji Austro-Węgier, które dążyły do aneksji Bośni i Hercegowiny, a więc zagarnięcia siłą całego terytorium. Przeciwko tym planom zaprotestowała Serbia, bowiem w Bośni także mieszkali ich rodacy. Serbia natomiast oczywiście popierała Rosja, zgodnie z ideą panslawizmu. Kraje bałkańskie chciały ostatecznie wyrwać się z umownej zależności od Imperium Osmańskiego. W tym celu postanowiły działać razem i w 1912 roku wspólnie pokonali Turcję w I wojnie bałkańskiej. Mocy pokoju londyńskiego, podpisanego rok później, każdy z państw otrzymał swój udział w zdobyczach. Powstała także Albania. W wyniku wojny nie była jednak zadowolona Bułgaria, która spodziewała się większych zysków. A w 1913 roku wypowiedziała wojnę swoim dawnym sojusznikom, rozpoczynając tym samym drugą wojnę bałkańską. Przeciwko Bułgarii, oprócz Rumunii, Serbii i Grecji, stanęła także Turcja. Wojna ostatecznie zakończyła się porażką Bułgarii, która sama nie była w stanie pokonać koalicji. Na mocy pokoju w Bukareszcie 1913 roku utraciła większość swoich zdobyczy. Wojna ta tak naprawdę podzieliła Bałkan. Serbia i Rumunia miały poparcie Rosji, natomiast Bułgaria zbliżyła się w stronę Austro-Węgier, które były przecież wrogiem Serbii oraz Rosji. Tę skomplikowaną sytuację na Bałkanach jest często nazywana kotłem bałkańskim, ze względu na to, że wojny bałkańskie nie przyniosły tak naprawdę rezultatów pod względem terytorialnym, które by zadowalały wszystkie strony. Sytuację komplikowały także napięcia na tle narodowościowym oraz religijnym. Przecież oprócz prawosławia mamy także islam. Ponadto konflikty przecież podsycane były przez obce mocarstwa, Rosję i Austro-Węgry. Widzimy, niepokoje oraz niesnaski miały miejsce wśród większości mocarstw w Europie, a także wśród niewielkich państewek jak te na Bałkanach. Tak naprawdę całą Europę możemy porównać do takiego gotującego się kotła, który w każdej chwili mógł wystrzelić. Przypadek chciał, że wystrzelił on na Bałkanach, gdzie sytuacja była najbardziej skomplikowana, za sprawą serbskiego nacjonalisty, który w Sarajewie dokonał zamachu na austriackiego arcyksięcia.